Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i kontynuujemy naszą grę w grze Victoria 2, Heart of Darkness, Halo Gro. Jak zwykle w takich sytuacjach gra lubi się nam nieco zawiesić na samym początku, ale za moment ona powinna nam zaskoczyć na pełnych obrotach. No i co, kontynuujemy. Kontynuujemy 907 rok. No jeszcze myślę, że kilkanaście odcinków nam zostanie. Pytanie, ile wojen wybuchnie? Wojny to jest generalnie coś, co zajmuje mi najwięcej odcinków, bo gramy je wolno, więc no to troszeczkę nam zawsze absorbuje czas. Dobra, puśćmy grę, niech tam się gospodarka wyreguluje. Teraz jesteśmy na liberalnej gospodarce, która działa bardzo dobrze. Macron, halo, mój Macron kochany, nie możecie bankrutować. Niech im ktoś wypowie wojnę, błagam. Ja bym po prostu zamordował, jakbyście im wypowiedzieli wojnę. Jakaś baza morska w Rydze. Aha, tutaj te bałtyckie bazy morskie. Dobra, to oczywiście możemy ulepszyć. Tutaj nie ulepszyłem Turku, bo zajęli mi ją zaraz. Ale myślę, że Karelię mogę ulepszyć już bazę morską. Chyba ulepszam. Tam trzeba pójść, żeby mi nie zajęli tego zawczasu. Sekunda. Monitory mogę budować, ok. I nie mam tu na myśli... Zrób tak. A potem... A dobra, to ty pójdź tak. A ty potem będziesz już chodził sam w takim razie. Nie będę ci już mówił, co masz robić, jak masz żyć. Ja chyba wydaję teraz sporo na armię. Tak, dokładnie, wydaję sporo na armię i tak jestem na bardzo przyzwoitym poziomie, jeżeli o to chodzi. Strefa. Zobaczmy, kto jest dzisiaj zbanowany. Zmniejszmy komuś opinię, wam na przykład. Ciężko jest obronić ten punkt. Mongolia, znowu wchodzicie. Byłoby przykro. Gdybyście udało wam się wejść. Tutaj nikt nie jest jakoś mocny, a ja chyba influencowałem jeszcze ten Nagpur, tutaj się bije z Brytalami. Nie mogę was dyskredytować, bo nie jestem na friendly chyba jeszcze. A i właśnie, dziękuję za to, że przypomniałem, ja sam doczytam. NCO to są podoficerowie, non-combat officers, korpus armii podoficerowie. Czyli mówi się, kręgosłup armii się mówi o podoficerach. Aeroplanes, Palanga. To jest tutaj na Bałtyckim Morzu. Tutaj. Dobrze. Gdzieś jeszcze naval base powstały? Sankt Petersburg. Super. Ulepszajmy od razu na czwórki. Nie ma nawet co czekać bardzo. Dobra, zabijesz. Genialnie. Bo tutaj była ulepszona baza, więc nie chciałbym, żeby została ona zniszczona. Pietropawłowsk. O, to Kamczatka aż. Aha, bo potem się przeniosłem, faktycznie, bo ja zapomniałem się i przeniosłem się na Kamczatkę od razu z rozbudową. A pompuję tak te bazy morskie, no wiecie, jakby istotna kwestia jest taka, że kolejna baza morska, kto tym razem? Afgańczycy. Czy Afganowie. Onega. To jest tutaj. Dobrze, niech będzie. Bazy morskie, tak jak wam mówiłem, one są istotne bardzo z powodu... O, tutaj nigdy nie rozbudowałem tej bazy morskiej, to niedobrze w sumie. Bardzo niedobrze. A, ISU nie mam. Te bazy morskie kosztują. Tak się bawię, one trochę mnie... Meteor Strikes Tunguska. Vanavara. Okej, mamy duży event. Gdzie to jest? Co? To jest jakiś koniec świata. Tu żyje 1000 ludzi. Tyle, że są tory. Nic nie produkujecie. Okej, szkoda. Bardzo mi przykro. Spadł life rating. Tam jakiś tam meteoryt, będę się przejmował takimi pierdołami. Nagpur. Increase opinion. Wygląda na to, że Brytole wskoczył tutaj jako główny oponent mój do tego Nagpuru. Oni w tych Indiach mimo wszystko trzymają mocnego szacha na mnie. I w Turku nie stać mnie, 62 tysiące na najwyższy poziom. Dobra, to jest czas na zmniejszenie wydatków. Czy ja tam widziałem influenzę? Tak. 200 tysięcy. A, dobra. Zadebetujemy się. Ale mamy solidny przychód. Setkę dziennie mnie kosztuje to cudo. Furniture, pogobi. Ach, to tutaj są bazy morskie. Dobra, to są te czwórki, które są cholernie drogie. Zaraz się tam przelecimy w takim razie, trudno. Widoki muszą się zaadaptować. Dobra, to po NCO idziemy tutaj jeszcze w takim razie Shift Work i Electric Furnace. Electric Furnace jak najbardziej jestem zainteresowany z tego powodu, że to jest węgiel, a ja węgla zaczynam ostatnio bardzo dużo importować, więc muszę go zacząć produkować więcej. To jest w sumie ostatnia technologia, która jakkolwiek mi pomoże z importem węgla. Ej! Kurwa, chłopaki! Zaraz mi to wygrają, jak wy jesteście na jakichś jebanych końcach świata. Jak oni za dużo tutaj przejmą, to będzie bardzo groźnie.
Dobrze, że tu jakieś forty się trafiły. Bo tam część mi po prostu zajęli to w mgnieniu oka. Kaboom, baby! Dobra, spłacajmy się. Repay. NCO. Super. No i Electric Furnace. Oczywiście. Jedziemy. To jest, mówię, priorytet, jeżeli chodzi o... A, widzę, że Flashpoint zaczyna buchać bardziej. Spłaćmy się tylko. Repay. 150 tysięcy. Znowu mnie zrzucili do Cordial. Pieprzeni brytole. Ciężka tam walka jest. Trzeba przyznać. Co wy wyprawiacie? Wy macie... A, zmienili się jednak żołnierze. Zobaczcie. Jednak są tacy półprofesjonalni, można powiedzieć. Wy idziecie do Kalisza. Ty do Sankt Petersburga. Ty do Kielc. Stamtąd będziecie szukać rebeliantów. Tutaj dopiero nadchodzi jedna armia. Te wszystkie wracają z tej zawszonej Syberii, bo tam na tych Kamczatkach musieli powybijać tych rebeliantów. Jedna armia dopiero wraca tutaj do Korei sobie. Bieda trochę. Pieprzeni komuniści, no. Cholera jasna, no. Nigdy się z tym nie uporam po prostu, jak będą ci komuniści mi ciągle po prostu włazili wszędzie. Mam nadzieję, że tutaj chociaż na... Dobra, jedna armia tutaj przyszła. Już powybijać tych nacjonalistów i podbijać im te forty, bo to będzie masakra. Factory Cost minus 1. Kurwa mać! Kurwa! Kurwa mać! Wyzwolili się. No do chuja pana! Właśnie o tym mówiłem. Trzeba uważać na to. O tym mówiłem. Pierdzieleni rebelianci, no. A, cholera jasna, no. 9-2 infami. W dupie to mam. Teraz was muszę zabić. Nie będziecie mi tutaj pluli w twarz po prostu, no. Cholera jasna, ale syf. Właśnie tego się tak cholernie obawiam. Jeszcze prestiżu mi spadło z 200 przecież przez to. Kurwa, zabij to. Tu masz rebeliantów, człowieku. Dlaczego im nigdy ci rebelianci nie mogą zadziałać? Tylko mi, kurde, działają. Dobra, was zabijemy za moment. Jedną armię ich zniszczę, bo... Są komuniści tylko, więc nie ma się co nimi przejmować. A ty masz zamiar coś robić? Cieszę się. A wy bidoki coś robicie? No coś tutaj ubijacie przynajmniej. W Korei nie ma za dużo tych rebeliantów. To są same takie trójki gówniane i to jest największy syf tego całego. Mamy organizację trochę większą. Dobra, porty się robią, przynajmniej trójki. Cholera jasna, no. Ach, kryzysy teraz się zaczynają, te. Oman zbankrutował. Okej. Okay. Ale się zirytowałem po prostu tym. Musimy ich zjeść po prostu. Wiem, że do dupy, bo po prostu wlatuje mi teraz tak infamia, że to jest masakra po prostu. Nagpur możemy powiększyć znowu. Poprio sortuj. Super. Hessen Kessel zostaliśmy zbanowani. Ty wyłączasz to. Podchodzisz do granicy. I masz ich zabić wszystkich. Po kolei. Każdy jeden. Gdzie ty się poruszasz w ogóle? Człowieku. Stacjonuj tutaj i stąd masz szukać rebeliantów. Bardzo dobrze. Tax efficiency. Bardzo dobrze. Ale tych komunistów mamy. Ja pierniczę. Znowu nas rzucili do Cordial. Huh. Of course not. Może być kryzys zaraz u mnie jakiś, naprawdę, bo... No dobra, prędzej w Bohemii Morawii będzie kryzys. Więc ona wojnie. Ale was oczywiście wesprzemy, jeżeli wyjdzie jakakolwiek wojna. Gdzie jest wasza armia? Halo, wy macie w ogóle armię? Czy to jest to, co wam pozostało z armii waszej? Jeżeli tak, to jest groźne. Dobra, ulepszajmy bazy morskie. Póki jeszcze pamiętam, w Rydze nie ulepszyłem. 60 kafli, w Turku 60 kafli. Tutaj zrobiłem, czy ja tu później robiłem bazy morskie, nie? Nie, już jest. Drugi poziom, niestety. Dobra, tyle. Przemieślenie zadebetowaliśmy.
do Budża tym razem, czyli Rumunia. Ty masz ich zabić po prostu. Dyplomacja 60%. Niestety wykryli nas bardzo szybko. To nam bardzo, bardzo popsuło plany. Nie będę ukrywał ani trochę. Ten wcisk tutaj tych rebeliantów. Oblegli za dużo po prostu terenów, swoje kory i utworzyli niepodległe państwo, co jest w ogóle totalnym zaprzeczeniem idei mojej Rosji. Nie ma tutaj niepodległych państw, jest jedna wielka Rosja. Taki jest cały sens. Dobra, przyjacielu. Ty jesteś koreańską armią, więc spadaj mi tutaj. I siedzisz tutaj na dupie, bo zaś wybuchną tutaj kolejni rebelianci i będę płakał znowu. I przeklinał głośno. No to was przepraszam, bo nie powinienem. Dobra. Widzę, że tutaj się przynajmniej uporamy z tym w końcu syfem. Ubi to towarzystwo i Kaukaz jeszcze się tylko ostał. Dobrze, przynajmniej nasi żołnierze tutaj sobie dają radę. Big Ship Competitor, okej. Znaczy, wszystkie inne statki stają się już totalnie przestarzałe. I totalnie nie potrafią już walczyć. Z problemem niewątpliwym. Okej, zmniejszyło się CB. Czy prędkość uzyskiwania CB, co nie jest jakoś strasznie złe. Dobra. Masz jakichś sojuszników? No, Japonia was pakuje. Byłoby przykro, gdybyście dostali jednak w dupę. Będziemy ich zabić po prostu. Zamordować to towarzystwo, naprawdę. Nie mam żadnych oporów i żadnej litości. Wyrzynaj po prostu wszystko, jak tutaj stoi. Oblegaj to. Dobra, zaraz mu stolica upadnie, wybijmy mu tego żołnierza. Hop, i poproszę tu potem. Okej, fabryki się robią. Tyle chociaż dobrego. Widzę, że żołnierze wracają powoli na pozycje. Wyjściowe przynajmniej. Dobra, kolejna armia ubita. Już ci nie idzie to obleganie. Teraz mu stolicę zajmiemy. Dobra, kaukaska armia widzę, że już stoi na miejscu. Wy stoicie na miejscu. Tu za dużo armii jest. Nad morze. Ty do Konstancy. Dobrze. Tutaj jedna stacjonuje. Ty będziesz hinduską armią. Dobrze, po waszej stolicy. Zróbmy tak. Okej, tak. Kolejny żołnierz. W dół. Dostaje sporo tego wojska, bo mieli buntowników i z tego im się pojawiło piździu armii. Kto jest tym razem do zbanowania zainteresowany? Chińczycy. Byłoby przykro. Strefa. Zdecydowanie trzeba komuś zmniejszyć opinię. Ktoś się pcha z paluchami. Włosi tym razem. A jeszcze raz strefa. Szwecja. Tutaj widzę, że mam kandydata do zbanowania pierwszego. Ciebie. Walachia. Znowu Prusacy. Bardzo mi przykro. Okej. Dobra. Ustabilizowane, przynajmniej częściowo. No Makran wrzuci jeden punkt. Dobra, zaraz zajmiemy to. Wyrżnijmy mu tych wszystkich jego śmiesznych żołnierzyków. Zakończmy tą żenadę po prostu, która się tu uskutecznia. Gdzie za to moja armia? Mi kilku armii brakuje. To jest 33. Dlaczego tylko 33? Aha, bo komuniści się buntowali. No tak, słusznie. 48 stoi tutaj. To są dwie armie? Ja dwie armie tutaj trzymałem, czy jedną? Jedna armia stoi tu, jedna tu. Tak, chyba wygląda to, że tutaj trzymam jednak dwie armie. Przegracie. A co jest wojna? Zabierzecie im Śląsk. Oż wy mędy. No nie możemy się przyłączyć niestety do nich. Czyli stracą Śląsk, Bohemia, Morawia. Bardzo słabo. No, akurat dzięki temu byli dla mnie dużo przydatniejsi, bo ten Śląsk posiadali. I dostarczali mi węgla. Nagpur. Co się w Nagpurze stało? Aha, mogę wrócić do Friendly. Oblegaj to. Teraz tu. Ile jeszcze chcecie walczyć? Jeszcze chcecie. Okej. A ty skąd żeś przylazł? Nie mów, że stąd. Nie, całe szczęście nie stąd. Dwie hinduskie armie muszą teraz stacjonować. To jest za dużo buntowników. Zdecydowanie za dużo.
Tutaj byli jacyś rebelianci, że jest 39 cały czas, czy się to odbudowuje, bo nie wiem do końca. Uch, piechotę straciłem. Okej, dobra, zatem trzeba tu odtworzyć piechotę. Wyłącz tutaj rally point, tutaj też rally point wyłącz. Teraz mi tu włącz. Brakuje ci 3 piechociarzy. O, piechota z Europy. Dobrze, te piechoty to mogę robić i robić. Z Charkowa jest dużo piechoty, widzę. O, z Białogrodu niech będzie. Z Pędzy. Stąd, załóżmy. Jeszcze walczymy, czy nie? Nie, jeszcze nie. Zatem zrobimy tak i tak. Albo nie. Tak i potem tak, bo tu jest fort. Dzikusy pieprzone, no. Ja wam kurwa dam. Kryzys w Mosulu. Uuu, Persowie. Proście mi o pomoc lepiej. Czemu wy nie możecie wspierać Persów? Aha, bo jestem w czasie wojny. Japonia nie zdecydowała, wy chcecie wspierać Irak. Muszę tą wojnę jak najszybciej zakończyć i wesprzeć Persów. No tak, bo Persowie teraz nie mają wsparcia ode mnie, słusznie. Idź od razu tutaj. Algieria zbankrutowała. Kryzys. Amerykanie wspierają? Chętnie skopię im dupę. Znaczy, sam Amerykanom to jak gówno mogę zrobić, więc nawet nie bardzo widzę sensu tej wojny. Bardziej kwestia prestiżu tylko mnie interesuje. Może dobry moment na kryzys, akurat jak jestem w czasie wojny, nie? Nie, nie zgadzał się jednak jeszcze. Okej. Niech będzie. Ty idziesz tu. Koniec tego oblegania. Dobrze. Kończymy tą wojnę jak najszybciej, bo trzeba... O, Japonia wyjdzie w sporo tych. Zaraz się ta wojna, teraz się ten kryzys skończy. Chciałbym jeszcze prestiżu z tego łyknąć trochę. Dobra. I jeszcze shift work. Już zakończymy to drzewko, przynajmniej na ten moment. Wyrżnijmy im armię do nogi. Koniec wojny. Tak na moje. Oczywiście, że wspieramy. Hantuj rebelsów z Gazni, ty hantujesz rebelsów stąd. Co daje, Amerykanie, chcecie walczyć? Nie będą chcieli, to ich zabijemy po prostu i tyle. Dla mnie to nie problem. Irak się chce tutaj utworzyć, no to wygląda. No tak, tutaj w Mosulu. Uff! Stresy. Dużo, dużo stresu. Dobra, jedziemy. Teraz te porty by warto pomyśleć o tym. Możemy zmniejszyć finansowanie na jakieś 50%. Tyle załóżmy. Tutaj tak. Bałtyk widzę, że jest cały obudowywany portami, więc tu się nie musimy martwić. Bałtyk, Bałtyk, Bałtyk. Tutaj jest rozbudowane. Tutaj na trójkę dopiero rozbudowuję. Tutaj rozbudowuję też na trójkę. Ok. Zatem. Idziemy tutaj do Morza Czarnego. Izmail, rozbudowujemy Cherson. Moja główna baza morska, Sewastopol, Melitopol, nie wiem co to jest, Rostów nad Donem, jak najbardziej, Noworosijsk, jak najbardziej. Trochę wydamy, ale może się to przydać. Cały czas importujemy w piździu jeszcze trochę, 1000 ponad i herbatę cały czas importujemy, mimo wszystko. A jest, kto jest największym producentem w tym momencie herbaty? Chiny. Potem Japonia, potem ja, zobaczcie, nadal ich importujemy. No to jest to, na czym Chińczycy na pewno dobrze zarabiają. 45 kafli. Dobrze. 39, 48, 48. Tu mi brakuje żołnierza? Tak, brakuje mi tu żołnierza jednego. Aha, w Palandze ja już robię wojska jakieś? Jak z regimentami moimi? Pędza i Weltuga. Weltuga to jest chyba tu nad morzem gdzieś, nie? To są te kraje bałtyckie, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo niech się porobią ci żołnierze i wtedy zmienię po prostu rally point i dołożę im tam jednego żołnierza. Dobra. Eksploduje coś tam. Pewnie mnie znowu zaraz zrzucą. I wy jesteście po prostu nie do zdarcia. Totalnie nie do zdarcia jesteście. Kto tym razem w Mongolii?
Ale pakują punktów. Kto tutaj jest na 51? No proszę. Cwaniaczku. Nagpur. Może być ciężko. No mówię, ta uprawianie tej strefy jest coraz cięższe po prostu. Czy utrzymywanie tej strefy jest coraz cięższe wraz z rozwojem rozgrywki. Dobra, moi żołnierze się tutaj przenoszą powoli. Nie będę mi zmieniał jeszcze rally pointa, bo oni wówczas... No kurwa mać. Zapomniałem o tym, że tu jest jeden rally point jeszcze. Odciągnij stąd piechociarza. Przenoś go tutaj na południe. Ty też na południe, przyjacielu. Tu macie rally point. Ty jak nie wiesz, co ze sobą zrobić, też możesz pójść tutaj. Cordial, obniżona opinia. Otóż to. Cholerstwo. Dobra, możemy stąd wyłączyć punkt zbiorczy. Wrzuć tutaj punkt zbiorczy. Ja tu mogę zrobić żołnierza? Mogę. Piechociarza poprosimy. Litewski. Niech będzie, że litewski. White Peace. Bardzo dobrze. Troszeczkę prestiżu dla nas, ale mi wiła ta akcja. Spadłem z tym prestiżem przez tych pieprzonych Afganów, brudnych. Nie, że mam coś do Afganów, może mam jakichś widzów afgańskich. Bardziej mnie interesują rebelianci afgańscy w tej grze. Którzy mnie bardzo, ale to bardzo zirytowali. Ze swoimi niedorzecznymi żądaniami, jakimi było niepodległość. Niestety zginął mi jakiś generał. Bardzo mi przykro. Noworosijsk, tutaj robiłem już bazę morską. Teraz tutaj baza morska jeszcze się ostanie. I w Karsie jeszcze jedna baza morska. Dobrze. Zatem pora przejść na morze, na Ocean Spokojny. Pacyfik tak zwany. A gdzie tutaj był port? Port był nie w Sitce? W porta? Ach, tutaj, w port Dutch Harbor. Jak ci wyławiacze krabów, nie wiem, czy oglądaliście. Jakbym trochę młodszy, zawsze lubiłem w gimnazjum chyba i w liceum tych wyławiaczy krabów oglądać. Krabów królewskich. Znowu na friendly. Widzę, że cyrk toczy się dalej po prostu. O, reformy. Prasa. To może prasę dajmy, co? Czego w ogóle chcecie najbardziej? Może tak zapytam. Pras. Zdecydowanie. Powinno się nam zmniejszyć trochę te nasze ujemne statystyki, tak jak militancy. Pogobi, nie budujemy bazy morskiej. Tutaj warto zbudować bazę morską. We Władywostoku jest baza morska, której jeszcze nie mogę rozbudować. No nie stać mi na nią. O, ale tych... O, ja pierniczo. Patrzcie, w Moskwie każda fabryka jest praktycznie ulepszona. W cholerę budują kapitaliści. No tak, gospodarka naprawdę ładnie wystrzeliła. W sumie tylko dzięki nim. Czy może nie tylko dzięki nim, ale na pewno naprawdę się sprawdzają, jeżeli chodzi o obsługę mojej gospodarki. Birchals... A, zamknijmy. Praca zmianowa teraz wchodzi. No i ta nasza literacja, z którego jestem niezmiernie dumny. O! U Szwecji zrównano prawa kobiet i ludzi. A ja mogę przejść na Tycoon Capitalism and Business Schools nawet teraz. No pytanie, czy to mi do czegokolwiek... No, w tym momencie też w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To nie jest do nikomu potrzebne, niczego. National Banking, ja tego tak nie lubię. Zmniejsza oprocentowanie, ale... Zupełnie nieprzydatne dla mnie. Ale będzie mnie wkurzało, będzie mi tutaj wisiało jako decyzja cały czas. Niestety to nie jest EU4, czyli Europa Universalis 4. Sons of Tatar Labor. Związek zawodowy. Słuchajcie, to się buntujcie. Tak komuniści się buntują i tak, więc i tak pewnie ich szeregi zasilacie i tak, więc co za różnica w gruncie rzeczy dla mnie, czy was zabije teraz, czy później. Akurat pieprzeni komuniści to jest moja zmora w tej grze. Niestety porty mają problem z zbudowaniem się. Mysore się powstało. Gdzie jest Mysore? Okej, kolejny cel. Do ataku. Francuskie Indie? Interesujące. Bardzo interesujące. To są nacjonaliści kaszmirscy, więc oni też mogliby powstać w zupełności. Dobra, idziemy dalej. Kokan to jest japońska strefa, to w ogóle was nie potrzeba, jesteście brudasami i śmierdzielami. Nikt was nie lubi.
Walachia nie chce być ze mną przyjacielem. Rumunia też nie. A mi tu zjedła Rumunia chyba mojego sojusznika jednego. Mołdawię mi zjedli. Was bym chętnie zjadł. Wy macie mało sojuszników. Macie tylko Egipt i Wittenbergię. To bym wam zjadł to East Galicia. To jest fajna prowincja. No, bym się jeszcze bardziej w kocioł wrzucił. No nie wiem, nie wiem co zrobić. Huch. Mam dylemat. Jestem tak wkurzony tą akcją, że złapałem tyle infamii. Teraz nie mogę bardzo wypowiedzieć wojny, bo jak już raz się przekroczyli mit infamii, wszyscy zrywają z tobą sojusze. I wszyscy mają na ciebie darmowe casus belli, tak zwany containment war. Który jest, mówiąc delikatnie, bardzo kurwa groźny. Nie chciałbym do tego dopuścić mimo wszystko. Włosi chcą pomocy. Italian Liberation of South Tyrol. Prościej będzie wam dane. Przeciw komu jest ta wojna? Austriakom. Austriacy. Czy macie jakichś sojuszników? Nie, nie macie nic. Czyli z radością mogę wam skopać pupy. Tak po prostu dla sportu. Bo nie ma z tego żadnego większego profitu dla mnie. No tyle, że po prostu Włosi sobie zdobędą swój południowy Tyrol, w którym o dziwo mają kory. Okej, zatem możemy was skopać po prostu. Mi to nie robi żadnego problemu. A powiem więcej, nawet się uśmiechnę. I to do Lwowa. Okej, lecimy zatem. Tak, jak najbardziej, dostawajcie militans i sobie spokojnie. W dupie to mam. Czy ja zostanę zbanowany tutaj? To czyjś strefa jest już, że ja dostałem bana? Aha, chyba na friendly można banować. Interesujące. Komuś by tu trzeba zdjąć opinię? No, Prusakom najlepiej. Mongolia to dobrze, dwa piki niech będą. Szwecja jest znowu atakowana. Dobra, następny w takim razie musi iść tutaj. Nie ma z politics, tylko musimy pójść w government interventionism. Diplomatic influence, to jest to? To są diplomatic points, to nie jest to. Właśnie, jak jesteśmy przy punktach, to może by warto o czymś pomyśleć. Takim jak poprawa relacji z kilkoma krajami. Japonia to i tak mnie nienawidzi. Wielka Brytania to tym bardziej. Prusy, może. Włosi kochają, Chińczycy nie bardzo. Lećmy zatem. Niech się kręci karuzela. Możemy dostać więcej prestiżu. Oddać trochę kotona. Okej, niech będzie. To jest taki event, jak się ma koton. To jest jeden z surowców. Czy oczywiście bawełna, tak? To nie jest nic skomplikowanego. Czy was muszę opłacać? Chyba nie muszę was już na tej wojnie opłacać. Odnoszę takie wrażenie. Zostaliśmy zbanowani tutaj. Co się stało w Wielkiej Brytanii? Aha, to są ci nacjonaliści cali. Okej. Anarcholiberałowie. Jeden regiment. Brzmi groźnie. A wam, moi drodzy, to bym na razie wyłączył Hunt Rebel. Bitwa o Lwów, okupacja Lwowa. Tak, bo się tam zaczynają pojawiać ci. Mobilizacja, czyli ich farmerzy. Dobra, zajmijmy się tym na prędko i tyle. Nie ma co tutaj dużo siedzieć i tracić czasu, ale tym zajmiemy się, myślę, że już w kolejnym odcinku, mamy prawie około 300 minus tego co widzę, dokończymy sobie wojnę z Austrią, niech się tam Włosi rosną w siłę, to jest mój sojusznik względnie, na ten moment przynajmniej, i potencjalny partner w wielkich wojnach, a ja tak mam problem z tą infamią zasraną. Dobra, ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i co, ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to była Wiktoria 2, Heart of Darkness, widzimy się już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się ciepło, pa pa!